Cześć wszystkim, ja nazywam się Marek Zywert, jestem współtwórcą serwisu FunnyMoney.pl, czyli darowizn od zakupów oraz kilku innych narzędzi, które Fundacja FunnyMoney udostępnia dla organizacji społecznych. Dzisiaj podzielę się z Wami moim doświadczeniem z w zasadzie już dziesięcioletniej historii z pracą zdalną. Oczywiście ona wcześniej wyglądała nie aż tak, czyli nie do tego stopnia, że 5 dni w tygodniu pracowałem zdalnie, ale to były 2-3 dni, z czasem coraz więcej. A w zasadzie od 5 lat jestem bardzo zdalnie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, łączę się z Wami z Londynu, gdzie się przeprowadziłem, żeby dzieci uczyły się angielskiego. I cały czas jak gdyby działam w FunnyMoney na odległość. I jest to możliwe. Dzisiaj właśnie chcę się podzielić z Wami doświadczeniem, dlatego że podejrzewam, że dla wielu z Was, może nie dla wszystkich, dla Tomasza, który wiem, że tutaj jest, nie, ale pewnie dla wielu osób praca zdalna stała się taką rzeczywistością dopiero w zeszłym roku, gdy zaczęły się te zamknięcia. I od czego my tutaj dzisiaj będziemy zaczynać. Właśnie. To jest tak na dobrą sprawę obrazek, który ja widzę w tej chwili. Tak wygląda moje biuro. Różnica jest taka, że tu mam jeszcze taki kwiatek. Czekaj, może Wam to pokażę. Tu mam taki kwiatek jeszcze dodatkowo na parapecie, a poza tym tak w zasadzie nic się nie zmieniło. To jest moje miejsce pracy. Pracuję na takim wysokim biurku i tak na dobrą sprawę wyglądała nasza wigilia. Jak widzicie, tutaj już talerz po barszczu pusty. Warunki były, jakie były, więc zrobiliśmy sobie taką wigilię online, wigilię zdalnie. Pewnie nie my jedni w tym roku w ten sposób spędzaliśmy ten świąteczny czas. Taka rzeczywistość i można sobie z nią poradzić, chociaż wiem, że zresztą też pamiętam, jak to było, jak zaczynałem pracować zdalnie, że to wymaga dużego wysiłku i wymaga tak na dobrą sprawę nauczenia się. I zdaję sobie też sprawę, że nie każdy jest do tego stworzony, aby pracować zdalnie, aby zmusić się do tego, żeby wstać rano i rozpocząć działanie. Na początek, jednak zanim przejdziemy dalej, mam właśnie do Was jedno pytanie i prosiłbym o taką szybką odpowiedź. Pytanie jest podstawowe, czy pracujesz zdalnie? Jeśli tak, to jak często? Pytanie już powinno być widoczne, bo dla niektórych podejrzewam, że praca zdalna to jest faktycznie 5 dni w tygodniu, czasem nawet 7, a dla niektórych 1 albo wcale. Dam jeszcze tutaj 5 sekund na odpowiedzi. 5, 4, 3, 2, 1 i kończymy. Już Wam udostępniam wyniki. I wygląda to w ten sposób, że większość osób widzę, że pracuje praktycznie cały tydzień. Drugie w kolejności mamy 1 do 3 dni w tygodniu. Okej, okay. To myślę, że mamy całkiem tutaj zróżnicowaną grupę. Te rzeczy, o których będę mówił tak na dobrą sprawę, być może dla niektórych z Was będą odkrywcze, ale tak na dobrą sprawę każdy może do tych pewnych wniosków dojść również samemu i o tym będę mówił też na ostatnim slajdzie, który mam dzisiaj. Zacznijmy od cała prezentacja ma dwie części. Zacznijmy od pracy zdalnej, zasad osobistych. W drugiej części będą takie zasady, czy takie zasady, może to bardziej podpowiedzi dotyczące pracy zdalnej w zespołu, czyli organizacji zespołu zdalnego. Przede wszystkim zacznijmy od takiej pierwszej rzeczy, która moim zdaniem jest istotna w pracy zdalnej, żeby sobie ją uświadomić, że mamy ten fear of missing out, czyli strach przed tym, że coś nas ominie. Praca zdalna charakteryzuje się tym, że jesteśmy w zasięgu elektroniki, że cały czas mamy dostęp do telefonu, mamy ekran monitora przed sobą. I tam oczywiście bardzo łatwo jest włączyć różne powiadomienia. Tak na dobrą sprawę w większości te powiadomienia są automatycznie włączone. Czy są jakieś dźwięki maili przychodzących, czy jeszcze jakichś innych powiadomień, czy komunikatorów. I tak na dobrą sprawę
u mnie też to jakby trwało jakiś czas, zanim zdałem sobie sprawę z tego, że to są rzeczy, które mnie strasznie odrywają od zrobienia tego, co faktycznie mam zrobić i tych najważniejszych rzeczy, które chcę osiągnąć. Ja osobiście odkryłem brak powiadomień parę lat temu, w momencie, gdy miałem pierwszego w swoim życiu iPhone'a, który miał jeszcze taką z boku na obudowie taki fizyczny przełącznik wyciszenia. Ja wtedy wyłączałem sobie ten telefon na czas na przykład jakichś spotkań i później zapominałem o tym przełączniku i tak na dobrą sprawę gdzieś tam wieczorem, o, cały dzień miałem telefon wyciszony. Ale dzięki temu też, jak później przesiadłem się na kolejny telefon, to pierwsza rzecz, którą zrobiłem, było wyciszenie wszystkich powiadomień. Ja funkcjonuję w ten sposób, że mój telefon jest generalnie cały czas wyciszony, moja żona nie do końca to lubi, ale tak czy inaczej, w momencie, gdy, nie wiem, idę sobie po wodę, idę sobie po kawę albo idę coś zjeść, pracując w domu, to jest dla mnie czas, ok, patrzę na telefon i odzwaniam, jeśli było coś pilnego, odpisuję ewentualnie na jakieś krótkie wiadomości i jak gdyby w ten sposób mam kompletną ciszę, jeśli chodzi o telefon. Korzystam jeszcze z takiej jednej rzeczy, że mam taką opaskę na ręce, która jest po prostu przez Bluetooth spięta z telefonem i faktycznie, jeśli ktoś dzwoni, no to wiem, że to jest sprawa pilna, to wtedy odbieram. Jeśli wiem, że to jest coś, co może poczekać, to po prostu czeka i oddzwaniam, jak mam na to czas. Teraz akurat nikt nie dzwoni. To ja wam bardzo polecam, chociażby przetestować. Przez tydzień wyłączyć wszystkie powiadomienia i spróbować, jak będziecie się czuć w tej nowej sytuacji. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, które na przykład, nie wiem, działają w mediach społecznościowych, gdzie ważna jest ta dostępność i to bycie jak gdyby w czasie, ale też podejrzewam, że nie zawsze i nie przez cały dzień. Większość telefonów ma też teraz możliwość ustawienia takiego trybu nie przeszkadzać i można ustawić taki harmonogram, na przykład, nie wiem, od 22 wieczorem, czy od 20 wieczorem do na przykład 11. I w tym momencie, jak gdyby do 11 macie taki czas, można by powiedzieć, dla siebie, a później już ten tryb się wyłącza i każdy się może do was dodzwonić, zaczynają się włączać powiadomienia. Polecam spróbować. Kolejna rzecz, która jeśli chodzi o pracę zdalną, mi bardzo pomogła, przede wszystkim ten kalendarz, który teraz widzicie, to jest kalendarz, który nie pokazuje pracy zdalnej. Moim zdaniem trzeba się pogodzić z tym, że praca zdalna nigdy nie będzie tym, że jesteśmy przez, nie wiem, 6 czy 8 godzin, mamy taki ciąg, w którym wiemy, że jesteśmy w miejscu, które służy do pracy i będziemy przez tyle czasu pracować. Ja z czasem pogodziłem się z tym, że praca zdalna polega na tym, że czasami jestem, nie wiem, od rana do godziny 9, 10 robię jakieś rzeczy, a później jeśli na przykład dzieci są w domu, no to jest pogoda ładna, jest taka możliwość, no to po prostu, nie wiem, wychodzimy na przykład na pół godziny czy na godzinę do parku. To jest z jednej strony skorzystanie z tego, że jest akurat ładna pogoda, bo po południu czy wieczorem już mogłoby jej nie być. Z drugiej strony to też oczywiście pomaga złapać równowagę. Ale równowagę między pracą a życiem osobistym. Ale tak czy inaczej, jak już zdałem sobie sprawę z tego, że ten dzień nie wygląda tak, że mam pod rząd jakieś zadania, które robię, tylko czasami, nie wiem, mam przerwę w środku dnia, mam drugą przerwę w środku dnia i tak na dobrą sprawę mam w ciągu dnia takie, powiedzmy, 3 bloki, w moim przypadku są 3, czasami 4 takie bloki pracy. Po prostu się z tym pogodziłem i tak wygląda w moim przypadku praca zdalna. Oczywiście są rzeczy, które na przykład robię późniejszym wieczorem, w momencie, gdy już dzieci śpią, jest chwila na skupienie się. Każdy z nas, moim zdaniem, boksuje się z tym, i to było już zanim rozpoczęła się praca zdalna, boksuje się z tym, że mamy za dużo rzeczy do zrobienia. I to jest taka metoda, którą polecam. Za chwilę o niej powiem. Najpierw to. Druga taka rzecz. Większość z nas nierealnie ocenia czas na realizację różnych zadań. To zresztą jest w różnych badaniach udowodnione, że zawsze patrzymy, większość z nas, bo są osoby, które są
twardymi realistami, czy nie wiem, pesymistami i patrzą bardziej realnie na czas, który jest potrzebny na realizację zadania, ale większość z nas generalnie optymistycznie podchodzi, o to jest pół godzinki i będzie zrobione. I po półtorej godziny się okazuje, że jeszcze nie jest, że jeszcze pół godzinki jest potrzebne, czyli tak na dobrą sprawę zadanie trwało dużo więcej niż zakładaliśmy. Dla mnie na przykład rozwiązaniem, czy taką pomocą jest korzystanie z kalendarza do planowania zadań, bo kalendarz, zwłaszcza google'owy, który jest bardzo prosty w użyciu, w bardzo prosty sposób umożliwia jakby zwiększenie tego bloku przeznaczonego na realizację danego zadania i to też z drugiej strony uświadamia, ile tego czasu w ciągu dnia mamy. Czyli jeśli mam zadanie, które wiem, że zajmie mi 3 godziny, albo nie jestem w stanie teraz przewidzieć, więc wrzucam je od razu na pół dnia, to wiem, że nic innego już tam nie wcisnę. Druga rzecz, którą bardzo polecam, to grupowanie zadań, które są podobne. Taki przykład bardziej osobisty, na przykład płacenia rachunków. Płacenie rachunków, czyli nie wiem, rezerwuję sobie czas, że w poniedziałki wieczorem między godziną 20 a 21 jest czas na płacenie wszystkich rachunków i w tym momencie zajmuję się wszystkimi tymi rachunkami. Jeśli na przykład wpada coś do mnie, no to wpisuję sobie, wiem, że mam tak zablokowany czas i wpisuję sobie tam, ok, zapłacić to, zapłacić to, zapłacić tamto. Ale tak samo można zrobić z tym, co nam na co dzień służy do pracy, czyli na przykład z mailem. Dzisiaj, ja już dzisiaj na ten moment odzwyczaiłem różne osoby, które kiedyś oczekiwały ode mnie, że ja na maila odpowiem w 5 minut. Czasami tak się zdarza, że odpowiem na maila w 5 minut, ale mail jest od tego, żeby odpowiedzieć na niego w czasie, w którym tak na dobrą sprawę my będziemy gotowi na niego odpowiedzieć. Ja często się łapałem też na tym, że nie wiem, otwierałem maila, czytałem go i nie odpowiadałem na niego, oznaczałem jako nieprzeczytany i później musiałem do niego wrócić. I to jest po prostu też strata czasu. Dlatego polecam też blokowanie czasu, zarezerwowanie sobie, nie wiem, od 11 do 11.30, albo wcześnie rano, albo późno wieczorem, takich na przykład w ciągu dnia 3 sesji, gdzie odpisujemy na maile. Odpisujemy na tyle maili, ile jest to możliwe w czasie, który sobie przeznaczymy na obsługę maila. Takie blokowanie czasu właśnie na maila, czy na komunikatory, czy na w moim przypadku również na przegląd Trello, na którym w Animani pracujemy, pomaga po prostu zapanować nad tym, żeby nie patrzeć cały czas na to, czy coś nowego się pojawiło, a żeby z drugiej strony być w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje. Ewa napisała, że jeśli nie będę odpowiadać na maile, wiadomości w czacie w miarę szybko, moja szefowa będzie się irytować, że nie pracuje. To niestety jest problem bardziej złożony, bo to moim zdaniem, no tak trzeba powiedzieć, że to jest problem szefowej i braku zaufania do tego, że praca zdalna się dzieje. O tym będę jeszcze później mówił w przypadku właśnie organizacji pracy zdalnej dla zespołu. Daria napisała, że czuje się świetnie, gdy wszystko wyłączył w weekend. Nawet książki mam w formie klasycznej, czyli papierowej. No tak, no z jakiegoś powodu, nie wiem, czy wy też tak macie, ale takie fajne pomysły związane z tym, czym się zajmujecie, to często przychodzą właśnie w weekend, gdzie mamy wszystko wyłączone, gdzie mamy czas na to, żeby pomyśleć. Więc dlaczego tego nie robić, nie zwiększyć takich bloków czasowych spokoju również w tygodniu. Odnośnie maili, że 2 godziny i 2 godziny jak nic, to też później powiem, bo to będzie w pracy zespołowej ważna informacja. I kolejna rzecz, która mi też bardzo pomaga, planuj z wyprzedzeniem. Najlepszy przykład z ostatniego tygodnia. Marta od nas podczas naszej takiej rozmowy cotygodniowej mówiła, poprosiła mnie, czy będę mógł w poniedziałek, czy tam wtorek następnego tygodnia spojrzeć na jakieś pismo, które tam pisała. I od razu moje pytanie, okej, jaki dzień będzie gotowe i ile czasu powinienem poświęcić? Wtorek, nie wiem, 2 godziny będą mi potrzebne na to, żeby to przeanalizować, więc od razu wrzucam do kalendarza sobie taki blok, dopytuję, czy to będzie wtorek od rana, czy raczej wtorek po południu, żeby wiedzieć, jak mogę sobie ten wtorek zaplanować. Dzięki temu, mając to już w kalendarzu, wiem z góry, że jest taki blok we wtorek od, nie wiem, 12 do 14, gdzie będę musiał coś zrobić. Planowanie to nie jest moja mocna strona. Im jestem starszy, tym się bardziej o tym przekonuję, że to jednak dużo daje.
Dla mnie największą korzyścią z planowania jest taki bym powiedział spokój, po prostu mniej stresu związanego z tym, co będzie się działo, z jednej strony z tym, co będzie się działo w tygodniu, z drugiej strony mniej stresu z tym, że pewne rzeczy po prostu się zadzieją, że pewne rzeczy się doprowadzimy do końca. Także to polecam. W momencie, gdy ktoś przychodzi do mnie z informacją, że będę potrzebny, żeby coś zrealizować, to od razu ok, zaplanujmy, kiedy ja mam do tej rzeczy usiąść, albo kiedy się na przykład rozmawiamy, że razem umawiamy, że razem będziemy nad czymś pracować. To ma jeszcze jeden aspekt. Takie podejście wymusza też jak gdyby z drugiej strony myślenie, ok, zobowiązałem się do tego, bo on sobie zarezerwował czas w swoim kalendarzu we wtorek od 12 do 14, że będzie to robić. Więc to jest z drugiej strony również takie podświadome ciśnienie dla tej osoby, która ma jakieś, która czegoś oczekuje od ciebie, takie ciśnienie, żeby dowieść na czas to, na co się umawialiście. Czyli taka rzecz, która pomaga w pracy zdalnej, blokuj czas na ważne zadania i grupuj podobne. Z tą świadomością, że ten czas nie jest tak rozłożony, jak tutaj widzimy, od godziny 8 do 8 wieczorem, ale czasami jest rozłożony, nie wiem, od godziny, w moim przypadku, nie wiem, 7.30 do 11, później od 13 do 15, a później jakiś blok dłuższy również wieczorem. Planujesz 12-14, jeśli planujesz zadania, Krystian napisał, że planujesz zadania, które mają 12-14 godzin, to od razu bym powiedział, że to nie jest zadanie, tylko projekt. Projekt składa się z wielu różnych zadań i warto sobie uświadomić, że może rozbić to na kilka sesji po 3 godziny, bo też pytanie, jak długo można się na czymś skupić. Ja polecam po prostu rozbić pewne rzeczy na mniejsze zadania. Co jest ważne, że w takim przypadku warto zaplanować również czas na zaplanowanie, czyli czas, nie wiem, pół godziny na przemyślenie, jak te 12 godzin, albo jak ten projekt, który mamy do zrobienia, jak go podzielić, co tak na dobrą sprawę jest do zrobienia. Jak to kolokwialnie się mówi, co kotek ma w środku, tak? Czyli z czego się ten projekt w środku składa i co będzie do zrobienia. Wtedy można łatwiej zidentyfikować takie zadania godzinne, dwugodzinne, czasami trzygodzinne. A zaplanowanie w godzinach 12-14. A jak zajmuje więcej, to jest pytanie, czy możesz poświęcić dodatkowe pół godziny na to, żeby coś zrobić. A jeśli nie, no to niestety trzeba zaplanować jakby kolejny kawałek pracy. Wspólny kalendarz to jest też bardzo dobry pomysł. Ja o tym kalendarzu przy zespołach będę mówił. Teraz taki element pracy zdalnej, którego na dobrą sprawę praca zdalna faktycznie nie ma, bo jak jeździliśmy do biura czy załatwiać różne sprawy, to wymagało od nas przygotowania się rano, takiego większego zebrania się, żeby wsiąść do samochodu czy do komunikacji. Jechaliśmy do biura, w którym byliśmy przygotowani, w którym mieliśmy inne osoby, które czasami na przykład nas zgarniały na przerwę, czy mieliśmy miejsce takie wydzielone, gdzie można było sobie zrobić kawę, napić się czegoś. Teraz tego nie ma, ale warto o tym pamiętać, żeby takie przerwy sobie robić. Czyli tak na dobrą sprawę, żeby zadbać o tą energię, której troszeczkę dostarczała nam komunikacja, czy też taka logistyka wewnątrzbiurowa. Czy też te osoby, z którymi pracujemy, które przyszły zagadać, choć pójdziemy na, nie wiem, na kawę albo idziemy razem coś zjeść. Tutaj tak na dobrą sprawę, no ja bym powiedział, że to jest coś, co też warto po prostu zaplanować i o tym pamiętać. Sen to jest rzecz, z którą ja mam często problem, czyli zdarza mi się pracować do późna, a wstaję przeważnie o godzinie 7 z minutami, czasem później, jeśli faktycznie tą nockę zarwę, ale zdaję sobie sprawę, że to jest coś tak jak czas, czego nie jesteśmy w stanie, nie wiem, zmagazynować. Jedną nockę w tygodniu czasami można, nie wiem,
zarwać albo poświęcić, nie wiem, do drugiej nad ranem, ale moim zdaniem, jeśli robimy to częściej, to z mojej własnej praktyki widzę, że to po prostu wpływa de facto na skuteczność tych 2 godzin, na przykład na skupioną pracę, którą sobie przewidzieliśmy. Bo nie będziemy mogli się skupić, bo będą ciężko nam przychodziły myśli i wtedy bardzo łatwo jest złapać za komunikator, uciec do maila, a o tym będzie też za chwilę. Dużo wody, a mnie kawy. Ja kocham kawę. Ja naprawdę kocham kawę. I z żalem napisałem to, ale sam coraz staram się, nie wiem, ograniczyć na razie do 3 dziennie. Chociaż w weekendy zdarza mi się 1, albo i wcale, ale no, kawa ma, oprócz tego, że ma swoje zalety również i pozytywny wpływ na nasz organizm, nie wiem, czy przeciwutleniacze, czy jakieś tam inne związki, to z drugiej strony też wypłukuje magnez, wpływa negatywnie na nasze skupienie. Sport albo ćwiczenia w domu. Ja akurat od stycznia, to nie postanowienie noworoczne, to postanowienie z innego powodu, ale zacząłem biegać i również dlatego, że nie mogę grać w squasha, ale są różne proste ćwiczenia, które można zrobić w domu, które pomagają temu, żeby poprawić pracę organizmu, czyli żeby po prostu krew zaczęła płynąć szybciej. Tony Robbins, taki słynny mówca motywacyjny, miał chyba takie ćwiczenie, które zawsze robił przed wejściem na scenę. Nie wiem, polegało to chyba na jakimś podnoszeniu rąk, czy takim boksowaniu w powietrze przez minutę. Prosta rzecz, która powoduje, że organizm się lepiej dotlenia i tak na dobrą sprawę uzupełniamy to, co robilibyśmy w biurze. Poszlibyśmy do jakiegoś innego miejsca, czasami na drugi koniec korytarza, albo wyszlibyśmy na zewnątrz, albo byśmy jechali na jakieś spotkanie. Gdzieś mielibyśmy ten ruch zapewniony. W pracy zdalnej ten ruch musimy sobie sami po prostu zapewnić. Tak, i to jest bardzo ważne, że każdy z nas jest sam odpowiedzialny za tą energię, którą będzie miał do pracy tego dnia oraz następnego dnia. Warto też moim zdaniem zaplanować taki czas, nie wiem, chociażby 15 minut na jakiekolwiek ćwiczenie. Daria ma Zumbę online. No to właśnie, to też jest bardzo dobry przykład, że możemy mnóstwo znaleźć takich filmów. Ja na przykład miałem w zeszłym roku jakieś problemy z kręgosłupem, to filmiki na YouTubie, jak tutaj jakieś ćwiczenia rozciągające robić. Prosta rzecz, która pomaga, ale wymaga to jak gdyby przeznaczenia czasu. Daria napisała, że z wiekiem jakoś nocki na pracę zdalną odpadają. U mnie jest tak samo, tak. Wcześniej jakoś można było bez problemu posiedzieć do drugiej przez 3 noce w tygodniu, a teraz jakoś tak ten organizm domaga się więcej. A tu mamy taką naszą przyjaciółkę. Czy ktoś wie, o co chodzi? Co symbolizuje ta nasza żaba, czy może nawet ropucha? Być może znacie to sformułowanie. Okej, zjedz tę żabę. Czyli takie słynne sformułowanie Briana Tracy. Jest też książka pod tym tytułem Zjedz tę żabę. Tak na dobrą sprawę żabę, a nawet w książce jest o tym, żeby zjeść tą ropuchę. Czyli tą żabą i tą ropuchą jest to nasze największe zadanie, które wiemy, że powinniśmy zrobić danego dnia, ale ono jest takie duże i nie wiadomo do końca, co tam jest. I tak na dobrą sprawę, jak odpiszemy na parę maili albo zrobimy jakieś drobne rzeczy, to będziemy mieć taką szybkie podniesienie endorfin, taką szybką satysfakcję, ale tak na dobrą sprawę ta żaba czy ta ropucha jest kluczowym zadaniem w ciągu dnia. Oczywiście to nie jest prosto, żeby się zabrać za te większe zadania. One przeważnie są przerażające. W tym pomaga też jak gdyby blokowanie czasu, bo w momencie, gdy wiemy, że mamy, nie wiem, 3 godziny zarezerwowane na to zadanie, to z góry wiem, że mamy te 3 godziny na to zadanie, więc usiądziemy i mamy czas, żeby odetchnąć, się nad nim zastanowić i zrealizować. Ale oczywiście te żaby i te ropuchy zawsze jak gdyby siedzą i tak patrzą na nas
z przerażeniem, a my chcemy od nich uciec. Duże zadania nas najczęściej przerażają. Małe zadania to są małe sukcesy, takie kuszące, które zrobimy. Mamy taki szybki, że tak powiem, dopływ. Ach, zrobiliśmy, możemy odhaczyć na liście. Ale to są zadania, które w dłuższej perspektywie czasu nie robią większej różnicy. No i to, co już powiedziałem, że e-mail nie ucieknie. Co jest istotne, co jest ważne, żeby najważniejsze zadania, które robicie, warto je zrobić na początek dnia, czyli wystartować dzień od tych zadań. Ja czasami tak mam, że do maila na przykład zaglądam dopiero o godzinie 11. Od rana po prostu zajmuję się tym najważniejszym, co chciałem wypchnąć, co wiem, że jest kluczowe, żeby pchać Funny Money do przodu, żeby albo na przykład wiem, że ktoś inny będzie pracował nad czymś w ciągu dnia albo na następny dzień, po prostu coś, co muszę zrobić. Przykład to właśnie prezentacja na każdy webinar. Kolejny przykład to napisanie wstępu do kolejnego webinara, czy jakiejś koncepcji na kolejny webinar. To są takie ważne rzeczy, bez których jakby cała reszta się nie zadzieje, bo nie będzie można uruchomić promocji webinara, nie będzie można wyznaczyć terminu tego webinara, chociaż tu też będę o tym wyznaczaniu terminów też coś mówił. I kolejna, to już chyba ostatnia rzecz, jeśli chodzi o taką osobistą, takie osobiste rzeczy związane z pracą zdalną, to są warunki. Warunki, które każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby je sobie stworzyć. Żeby znaleźć to miejsce, czas i ten spokój, którego czasami potrzebujemy do realizacji różnych, do realizacji tego, co jest dla nas kluczowe. To pomieszczenie, w którym ja się w tej chwili znajduję, to jest jakieś 2 metry na 2,5. Tomasz, który tutaj jest z nami, widział to pomieszczenie, więc wie, że nie jest za duże. Tu obok stoi jakaś mała zamrażarka, suszarka do ubrań, rzeczy generalnie, które w ciągu dnia nie są potrzebne i nie funkcjonują, a gdzieś tam po południu mogą sobie hałasować. Ale co jest kluczowe, że to jest mój własny kąt, gdzie wiem, że jak coś położę na biurku w moim kreatywnym bałaganie i wrócę do tego jutro, to nadal w tym miejscu będzie. Jeśli tylko macie możliwość wyboru takiego miejsca, jeszcze najlepiej, żeby było na końcu korytarza, w ostatnim pomieszczeniu, gdzie jest najdalej od jakichś ciągów komunikacyjnych, nie byłoby idealnie. Warto takie miejsce sobie zrobić. Wcześniej, gdy mieszkaliśmy w innym miejscu, to pracowałem w salonie, czyli nie było to spokojne miejsce, ale to był kąt. To był jeden kąt, w którym też miałem jakby swoje biurko, na którym od czasu do czasu znajdowałem różne rzeczy innych członków rodziny, ale generalnie to był jeden kąt, w którym byłem przyzwyczajony zawsze, tam siadam i tam pracuję. Kolejna rzecz moim zdaniem bardzo pomocna, słuchawki. Ja teraz mam takie małe słuchawki, ale tutaj obok mnie leżą takie większe, które mnie super wyciszają, jeśli na przykład wiem, że dzieci są w domu i coś się dzieje. Generalnie nie lubię tych słuchawek, bo one gdzieś tam naciskają na uszy, ale to jest bardzo pomocne, jeśli chcę się wyciszyć i odciąć od świata i skupić się na tym, co mamy do zrobienia. Ja oczywiście też mam tam włączoną jakąś muzykę, nie wiem, czy to jest instrumentalna, czy jakakolwiek inna, każdy słucha czegoś innego, ale też inną muzykę mam w zależności od tego, czym się zajmuję. Zależy to od oczywiście jakiegoś tam nastroju. Co jest ważne, warto powiedzieć, zanim zaczniecie na przykład taką sesję, nie wiem, godzinną czy dwugodzinną, takiej skupionej pracy, warto powiedzieć innym osobom w rodzinie, że przez najbliższe 2 godziny was nie ma, bo macie ważną rzecz do zrobienia. I oczywiście kartki na drzwiach, tak jak wierzę w nie, że one przez jakiś czas działają, tak wiem z własnego doświadczenia, że dzieci później jakoś, nie wiem, automatycznie pomijają te kartki, czy nie wiem, po prostu przestają działać. Warto powiedzieć w momencie, zanim pójdziecie właśnie usiąść, bo wtedy też macie swój własny spokój, że powiedzieliście wszystkim, że was nie ma,
I nawet jeśli ktoś będzie was, nie wiem, szukał albo pilnie potrzebował, to wie, że powinien podejść do was, bo macie, nie wiem, słuchawki na uszach i nie będziecie słyszeć, że jest coś ważnego do zrobienia. Czyli to jest tak na dobrą sprawę jedna rzecz, informacja dla tych osób, druga rzecz, zapewnienie sobie spokoju, że nikt, że wiecie, że cała reszta wie o waszej skupionej pracy. Zazdrościsz kanciapy, tak. Kanciapa to jest bardzo dobre określenie tego pomieszczenia. Tak, no właśnie, to jest ta zasada. Dajcie mi 2 godziny i pójdziemy do parku. Tak, to zwłaszcza z moją młodszą córką to jest bardzo częsty handel. Daj mi 2 godziny i pójdziemy coś tam do parku. Wczoraj wieczorem na przykład o godzinie 18:15 jeszcze wyciągnęła mnie na rowery, więc wróciliśmy późno. I tak na dobrą sprawę byłem jej wdzięczny, że mnie wyciągnęła na rowery. Miałem coś do zrobienia, ale z drugiej strony można się było oderwać, pomyśleć o czymś innym, spotkać się przy okazji też ze znajomym. Co jest istotne, to zależy od was. Czyli te warunki, jakie sobie ustalicie, jakie sobie zrobicie i zasady, jakie ustalicie, to zależy od was. Oczywiście zasady warto wypracować i o nich rozmawiać z innymi osobami, bo jeśli sobie ustalicie zasady, które będą dla was super, ale na przykład inne osoby w rodzinie wam zwrócą uwagę, że tutaj się w tych godzinach się coś dzieje, w tych godzinach jesteś potrzebny, albo w tych godzinach będziemy akurat gdzieś wyjeżdżać danego dnia, to takie zasady mogą po prostu nie funkcjonować. Ale tak na dobrą sprawę można je wypracować. Jeśli macie taką możliwość, to rozejrzyjcie się dzisiaj wokół, co byście mogli zmienić w sposobie czy w miejscu pracy, waszej pracy zdalnej. Jak moglibyście zmodyfikować miejsce, w którym pracujecie? Może potrzebujecie takiej zmiany, nie wiem, przeniesienia do innego pomieszczenia albo do innego kątu w danym pokoju, w którym pracujecie. Polecam się nad tym po prostu zastanowić. Czy do tej pierwszej części macie pytania, zanim przejdziemy dalej do właśnie takiej pracy zdalnej w zespole? Pytań na czacie nie widzę. Jakby się jakieś pojawiły, to wpisujcie. To lecimy dalej. Pytanie drugie do was, bardzo ważne. Już uruchamiam drugie pytanie. Nie wiem, jak to zrobić. O, tu jest podcross. Dobra. I teraz mogę uruchomić chyba drugie pytanie. Pytanie bardzo ważne. Jak duży jest wasz zespół, w którym pracujecie? Zakładam, że pracujecie w jakichś zespołach mniejszych, większych. Funny Money to jest zespół 5-osobowy. Pięć i pół, można by powiedzieć. Jakie duże są wasze zespoły? Dajcie znać. Jeszcze być może, czy powinna być tutaj odpowiedź, że jesteście sami sobie zespołem? Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Chyba każdy z nas w jakiś sposób tam pracuje z innymi osobami na zewnątrz. 9 do 20. Dajmy jeszcze 5 sekund na odpowiedzi. 5, 4, 3, 2, 1 i kończymy nasze wyniki. Połowa z osób, które są tutaj, odpowiedziały. O, teraz już trochę więcej niż połowa. I mamy, no w większości małe zespoły, 1 do 8 osób i mamy parę osób, które pracuje w zespołach od 9 do 20 osób. Okej, to o czym będę dzisiaj mówił jest na bazie doświadczeń Funny Money, czyli zespołu takiego 5 plus osobowego. W zasadzie od jakiegoś czasu można powiedzieć, że około 7 osób. I to są rzeczy, które my sobie wypracowaliśmy. Wypracowaliśmy sobie je tak na dobrą sprawę, jak ja się przeprowadziłem do Londynu, później Magda przeprowadziła się do Warszawy i tak na dobrą sprawę od tego momentu jesteśmy takim zespołem zdalnym w całości. Funny Money jest w ogóle w całości zdalnym zespołem na ten moment. Tomasz jest w Gdańsku, Magda w Warszawie, Norbert i Marta w Poznaniu, ale w dwóch różnych lokalizacjach. Tomasz, Magda, Marta, Norbert i ja w Londynie. Jeszcze mamy Andrzeja, który jest naszym programistą backendowym i on pracuje gdzieś pod Katowicami mieszka. Okej, to teraz taka rzecz. To słowo zaufanie miało się pojawić za chwilę, bo pytanie miało być do was, co jest kluczem do skutecznej pracy w zdalnym zespole. I tym kluczem jest właśnie w mojej ocenie zaufanie. Z niego się bierze również sposób komunikacji, z niego bierze się również sposób używania różnych narzędzi. Z niego się bierze to, o czym tutaj
Zdaje się, że Ewa, tak, Ewa napisała, że jeśli nie będzie odpowiadać na maile czy wiadomości, to od razu pojawi się gdzieś tam po drugiej stronie frustracja. Praca zdalna, tak na dobrą sprawę, wymaga zaufania, ale tak na dobrą sprawę wymaga uświadomienia sobie, zwłaszcza przez zarządy organizacji, że no nie są w stanie funkcjonować, nie są w stanie pilnować czy mieć cały czas na oku tego, co robi zespół. Co robią te osoby, które siedzą gdzieś w domu kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów od nich. I z drugiej strony to jest też dla tych osób bardzo niezdrowe. Oprócz tego, że jest niezdrowe dla zespołu, to jest niezdrowe dla tych osób, bo też powoduje stres wewnętrzny, że no jeśli ktoś żyje w świecie, w którym czuje, że cały czas musi pilnować wszystkich dookoła, bo inaczej praca się nie będzie działa, inaczej zadania nie będą realizowane, no to jest to bardzo, no chyba przykre i smutne. Bez zaufania trudno funkcjonować w zdalnym zespole, ale też to zaufanie jak gdyby warto zbudować i zaufanie jest rzeczą, którą można stracić. I też zaufanie jest tym, co jest jak gdyby kluczowe do zrozumienia dla dwóch stron. Czyli ja ufam tobie, że dostajesz różne rzeczy do zrobienia i ty je po prostu robisz, ale z drugiej strony pamiętaj też o tym, że te rzeczy się muszą dziać. Jak nie będą się działy, to no czasami jest tak, że trzeba się z kimś w zespole pożegnać. Oczywiście to jest ostateczność moim zdaniem, ale są czasami osoby, które po prostu nie potrafią funkcjonować w zespole zdalnym. Można znaleźć na to sposób, czyli jak gdyby pracować z taką osobą, aby troszeczkę się wdrożyła w tą pracę zdalną, ale no zdarzają się takie sytuacje, że no ktoś sobie po prostu nie radzi z tym, żeby realizować różne zadania. Z drugiej strony zaufanie, takie z moim znajomym tutaj Brytyjczykiem też rozmawiałem, który ma zespół 20-osobowy i oni wcześniej już troszeczkę pracowali zdalnie, a od roku pracują kompletnie zdalnie i on ma takie podejście, że dla niego nie ma znaczenia, czy ktoś jest w tym momencie przed komputerem, czy pewne rzeczy się dzieją i dla niego osobiście jako szefa nie ma to znaczenie, bo on do tego podchodzi tak, to nie jest na przykład, chcesz iść pobiegać w ciągu dnia, okej, idź pobiegać, ja nawet nie chcę o tym wiedzieć, ale ważne jest to, żeby twoi współpracownicy nie mieli tobie nic do zarzucenia, czyli jeśli masz przygotować jakiś raport, masz przygotować jakieś informacje i ktoś zależy od tego, co ty masz przygotować, to z tymi osobami się dogaduj, kiedy to potrzebują i zaplanuj sobie swoje bieganie, czy swoją inną aktywność, którą chcesz zrobić, względem innych współpracowników, a niekoniecznie szefa, który nawet nie musi o tym wiedzieć, że w środku dnia idziesz pobiegać. Zaufanie jest moim zdaniem kluczowe. I teraz to, co my sobie wypracowaliśmy w Funny Money przez te ostatnie parę lat, teraz moim zdaniem od mniej więcej, no trochę więcej niż roku, półtorej roku, czy ponad dwóch lat, myślę, że to działa całkiem fajnie. Tomasz, który tutaj jest z naszego zespołu, może się ze mną nie zgodzić, napisz na czacie, może jako anonimowy, jeśli chcesz, chociaż myślę, że nie ma takiej potrzeby. Może później o tym porozmawiamy wewnętrznie. Pierwsza rzecz, ten tydzień i następny tydzień. W poniedziałki od godziny 11:30 do 12:00 mamy takie spotkanie statusowe, czyli spotykamy się w gronie pięcioosobowym i omawiamy najważniejsze tematy z zeszłego tygodnia, co nowego się pojawiło do zrobienia w tym tygodniu, bądź co będziemy robić w tym tygodniu, bo tak to de facto jest zaplanowane już wcześniej, oraz ewentualnie zaplanowanie tego, co się będzie działo w przyszłym tygodniu. Przegląd inboxa. My działamy jako zespół na Trello plus dokumenty google'owe plus Slack jako komunikator i mamy taką zasadę, że jeśli jakiś temat nie jest pilny i może poczekać, to na Trello mamy taką listę, która się nazywa inbox i tam wrzuca się tematy, które omawiamy właśnie w poniedziałek, które poczekają po prostu do poniedziałku na omówienie. To jest spotkanie, no teraz już półgodzinne, troszeczkę sobie to poustawialiśmy, że to wymusiliśmy te pół godziny, bo o 12:00 mamy jak gdyby kolejne takie marketingowe. Wcześniej ono potrafiło trwać dużo dłużej, ale w momencie, gdy już sobie tak to pół godziny teraz mamy, no to
czasami się nie wyrabiamy z tym pół godziny, nawet częściej się nie wyrabiamy, niż się wyrabiamy z tym pół godziny, ale no to tak czy inaczej wiemy, że okej, mamy tyle czasu, więc no, lecimy po tematach tak w miarę sprawnie, żeby przechodzić do następnych, podejmować jakieś decyzje albo podejmować decyzje, że w tym tygodniu nie podejmujemy decyzji, tylko podejmiemy ją w przyszłym. To jest takie spotkanie, które jest ważnym elementem każdego tygodnia. Moim zdaniem dużą zaletą tego jest to, że to jest regularne, że po prostu wszyscy wiedzą, że w poniedziałki od tej do tej godziny mamy to spotkanie i w tym momencie gdyby i wiedzą wszyscy, że to jest ważne spotkanie i rzadko się zdarza, że ktoś na przykład nie może. Inna sprawa, że dobraliśmy też tą godzinę tak, żeby wszyscy w miarę mogli po prostu dołączyć i być na spotkaniu. Kolejna rzecz, dzień skupienia. Póki co to ja to praktykuję u nas w zespole. Tym dniem skupienia dla mnie jest środa. I to jest środa, które Marta nazwała to dzień sam ze sobą. Taki dzień, w którym z jednej strony ja mam czas na to, żeby zrobić swoje takie ważne i kluczowe rzeczy. Mogę nawet cały dzień nie patrzeć na maila, na jakieś komunikatory i tak dalej, bo wszyscy wiedzą, że jestem tego dnia niedostępny. Jeśli faktycznie będzie się coś strasznego działo, to jest telefon, który jeśli nie odbiorę, to oddzwonię. I to jest ten dzień skupienia ma dużą zaletę nie tylko dla mnie osobiście, ale też dla zespołu, bo ja nie będę przeszkadzał w pracy innym osobom, które też mają swoje zadania. To jest taka dodatkowa zaleta, którą ja postrzegam takiego, po takim dniu skupienia. Kolejna rzecz, jasno określaj terminy i bądź otwarta czy otwarty na negocjacje. W momencie, gdy rozmawiamy jakieś rzeczy, które mamy do zrobienia, to czasami się zdarza, że nie określimy terminu, ale w większości wypadków to jest tak, że okej, czy to jest do zrobienia w tym tygodniu? Jeśli w tym tygodniu, to w jaki dzień najpóźniej? Jeśli nie w tym tygodniu, to okej, w przyszłym tygodniu? Czy już wiemy na jaki dzień, czy do którego dnia to jest do zrobienia? To wkładamy to albo w kalendarz, albo ustawiamy po prostu datę na Trello. To jest związane też z tym właśnie takim planowaniem na przykład jeden na jeden, tak? Czyli ktoś przychodzi do mnie z tematem, że czy napisze do mnie, że będzie potrzebować mojej pomocy z jakimś tematem, okej, to określmy od razu termin, tak? Czyli jak pojawia się jakiś nowy temat, to ja często sobie zadaję takie pytanie, czy ja muszę coś z tym zrobić? Jeśli tak, to kiedy powinienem zaplanować sobie realizację, czyli czego dobra sprawy, czy jest jakiś deadline, bo czasami są tematy, które są powiedzmy, że większe i no w danym tygodniu nie są w stanie się wydarzyć, bo już tydzień tak wygląda, że nie da się do niego nic wcisnąć i wtedy za kolejny tydzień czy za dwa tygodnie rzucam sobie jakiś blok w kalendarz, żeby dany temat omówić. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, takiej świadomości tego, co się dzieje w całym zespole w danym czasie. My na przykład wiemy, że końcówka kwartału jest dla trzech osób u nas w zespole zawsze bardzo intensywna, bo przygotowujemy się do wypłat darowizn za cały kwartał. I w tym momencie z tego wynika również to, że no, takich większych tematów po prostu na końcówkę kwartału nie wciśniemy. I wiemy od razu z góry, że nie ma co ostatnich dwóch tygodni marca przeznaczać na większe tematy, one muszą poczekać po prostu do kwietnia. Albo zastanawiamy się, jak zrobić coś inaczej, bez takiego dużego zaangażowania czasowego osób, które byłyby do tego potrzebne. I takich sytuacji jest wiele, bo nie wiem, końcówka kwietnia pewnie dla wielu organizacji będzie czasem skupienia na 1%. I nic innego się nie wydarzy i nie będzie głowy do tego, żeby myśleć nad czymś innym. Więc jeśli pojawią się jakieś tematy, nie wiem, w połowie kwietnia, to będziemy pewnie planować na maj, a nie na ten czas taki najbardziej intensywny końcówka kwietnia. Warto mieć wtedy świadomość tego, co dzieje się w zespole, co dzieje się dookoła organizacji również. Kolejna rzecz, którą staram się, nie zawsze mi wychodzi, ale staram się, taka zasada jednego feedbacku, jednej informacji zwrotnej. Przychodzi ktoś do mnie z tematem, albo wiemy, że coś mamy zrobić, powstaje, nie wiem, grafika, nowy materiał do nowy materiał dla organizacji, żebyście mogli zbierać darowizny od zakupów. Jest jakaś tam koncepcja, ktoś przygotowuje jakąś pierwszą wersję i trafia do mnie informacja,
Marek, co myślisz? I ja staram się tutaj zawsze wychodzić z takiego założenia, że mam tylko jedną szansę na to, żeby dać pełny, kompleksowy feedback, informację zwrotną, co w danym temacie myślę, co, nie wiem, sugeruję, co proponuję, jakie rzeczy moim zdaniem warto uwzględnić w danym materiale graficznym. I to tak na dobrą sprawę jest z jednej strony oszczędność czasu mojego, bo nie będę musiał co 3 dni zaglądać do danego tematu, odpowiem raz i reszta się już zadzieje, nawet jeśli efekt końcowy nie będzie, nie wiem, idealny, jak sobie wyobrażałem. A z drugiej strony też osoby, które często widzicie, to właśnie po to prowadzę webinary, żeby sobie pewne rzeczy samemu uświadomić. Powinienem też czasami pisać częściej, że koniec jak gdyby mojego feedbacku, działajcie dalej, ja już więcej nie będę się w danym temacie wypowiadał. Bo to też jak gdyby uwalnia pozostałe osoby, które mają coś do zrobienia, z tego, że muszą do mnie wrócić z czymś. Jeśli chcę na przykład spojrzeć na wersję końcową, wersję finalną, to daję znać od razu w takiej informacji, że to jest mój kompleksowy feedback, ale chciałbym jeszcze, jeśli coś jest naprawdę ważnego, to daję znać, że chciałbym jeszcze spojrzeć na wersję końcową. To na przykład się dotyczy również publikacji treści, tak? Czyli przygotowujemy różne artykuły na ngo.pl i też ja na przykład przygotowuję artykuł, albo ktoś przygotowuje artykuł na ngo.pl, ja dostaję go do tego, żeby go przeczytać, daję swój komentarz, ale daję swój komentarz na takiej zasadzie, że to są moje komentarze, możecie je uwzględnić albo nie, ja się wypowiedziałem, więcej się nie chcę wypowiadać, publikujcie. I trochę będzie co ma być. Bo wychodzę z założenia, że lepsze jest wrogiem dobrego, czyli moglibyśmy dany artykuł szlifować przez kolejne 3 tygodnie, ale być może za 3 tygodnie on już będzie nieaktualny. Nie będzie miało sensu go publikować. To taka dodatkowa rzecz, można powiedzieć. Kolejna rzecz na stałe w kalendarzu Fanimani. Piątki, godzina 10:30 czy 11:00. 11 do 12:30, tu mamy takie chyba 1,5 godziny, czy czasem nawet 2 godziny, gdzie przedweekendowe pogaduchy, tak się dokładnie to nazywa w naszym kalendarzu, gdzie tak na dobrą sprawę gadamy i trochę o rzeczach, które się dzieją w Fanimani, ale też o tym, kto ma plany na weekend, jaka będzie pogoda przez ten weekend, kto, nie wiem, gdzieś wyjeżdża. No dobra, to znaczy mając na uwadze aktualne sytuacje, albo jakie pomysły, albo czasami jakie filmy na przykład ktoś poleca do obejrzenia, albo książki do przeczytania. To jest taki nasz czas w zespole, gdzie gadamy o wszystkim i o niczym i tak na dobrą sprawę budujemy relacje. Czyli to jest coś, gdzie no, zastępuje nam te, nie wiem, rozmowy w korytarzu, tak? Czy no, teraz można powiedzieć, że jakieś spotkania integracyjne to już większy temat, bo to warto dla zespołu zdalnego zawsze zrobić. No ale takie rozmowy korytarzowe, czy rozmowy przy kawie, czy też przy wodzie zastępują właśnie takie też jak gdyby z góry zaplanowane w piątek o danej godzinie. Na początku było trudno, w sensie takim, że zawsze było coś do zrobienia. I czasem tak jest, że no, pracujemy nad jakimś tematem, albo ktoś po pół godziny mówi, że ma jeszcze coś do skończenia w piątek i musi uciekać. I to jest okej, bo nie mamy takiej spiny na tym spotkaniu, że koniecznie wszyscy muszą dotrwać do końca. Zresztą ten koniec to jest bardzo elastyczny. Raczej to on tak naturalnie wychodzi, koniec tego spotkania. Ale to jest taki nasz czas na to, żeby no, pogadać po prostu o wszystkim, o tym, co się dzieje, wymienić się, nie wiem, myślami, informacjami, jakimiś ciekawostkami, które gdzieś tam ktoś znajdzie w przestworzach internetu. I to jest ważne, jeśli chodzi o budowanie zespołu. Tutaj parę osób powiedziało, że jest z zespołów 9 osób i więcej. W takich sytuacjach ja bym polecał zrobienie takich spotkań w mniejszych zespołach. 5-osobowych, może 6-osobowych, maksimum 6-osobowych, jak gdyby w tym samym czasie, ale inne osoby. I to na przykład się po tygodniu może zmieniać. Dlatego, że w takim zespole, nie wiem, 10-12-osobowym ciężko jest takie relacje nawiązać, ciężko jest wymienić się myślami ze względu właśnie na tą komunikację, czyli
nie wiem, jest opóźnienie pomiędzy tym, co ja mówię, a tym, co ktoś inny powie, no i w momencie, gdy jest 5 osób, no to da się to jeszcze w jakiś sposób tym tak naturalnie, można powiedzieć, zarządzić. Ale przy 20 osobach, gdzie 3 osoby naraz na przykład będą chciały coś powiedzieć, no to może być to trudne do ogarnięcia. Efekt może być taki, że po prostu ludzie po prostu nie będą chcieli na to przychodzić. Przy większych zespołach dlatego ja polecam po prostu podzielić i na przykład takie zespoły wymiksować, nie wiem, raz wymiksować je raz na miesiąc, albo nawet co tydzień, aby takie zespoły były inne. Kolejna rzecz, której się nauczyliśmy, 5 minut rozmowy zastąpi 20 minut pisania. I to też nie jest tak, pamiętajcie, że to tak było od początku. Mi osobiście się zdarzały czasem elaboraty mailowe. Tutaj nawiązuję trochę, Krystian, do tego, co napisałeś, że 2 godziny potrzebne są na obsługę maila. Ja jak widzę, że jest jakiś temat, który w mailu musiałbym się rozpisywać, a mam taką możliwość, to po prostu pytam się albo dzwonię od razu, słuchaj, czy możemy się umówić na rozmowę, żeby ten temat omówić. I nawet umawiamy się na 15 minut rozmowy, ale te 15 minut rozmowy to jest pewnie wymiana 5, 7, a może i więcej maili. Ja też często działam na przykład na komunikatorze, na Slacku i czasami jak widzę, że dany temat robi się większy, to po prostu wrzućmy to do inboxa, omówmy to w poniedziałek. Albo okej, może zdzwońmy się na 5 minut i omówmy dany temat. Taka rzecz, którą nie ma tego niestety na Slacku jeszcze, ale którą na przykład na Messengerze używałem, poczta głosowa. To akurat gdzieś byłem na przykład w Warszawie na jakiejś konferencji i nie miałem czasu, żeby dać feedback, żeby napisać coś, ani się z kimś umówić, no to zostawiałem po prostu pocztę głosową na Messengerze, czy na WhatsAppie też jest taka możliwość wiadomości głosowych. Bo mimo wszystko w ciągu minuty czy 2 minut jesteście w stanie powiedzieć dużo, dużo więcej, niż musielibyście napisać. Możecie w bardzo szybki sposób poruszyć jak gdyby różne aspekty, przekazać wasz sposób myślenia na dany temat. I to jest dużo, dużo szybsze niż pisanie wiadomości. A co za tym idzie, jak gdyby ta komunikacja jest pełniejsza i szybciej dane tematy można doprowadzać do końca i w takim kształcie, jakbyśmy chcieli, żeby one wyglądały. Czyli zamiast pisania polecam zastanowić się, czy niektóre, nie wiem, maile, niektóre wiadomości, nie warto się po prostu zdzwonić na 5 minut rozmowy i dany temat omówić. Ja też tutaj, jeśli chodzi o zdzwonienie się, ja też no, szanuję czas innych, tak? Jeśli jest taka możliwość i temat nie jest taki gardłowy i super pilny i krytyczny, no to po prostu zadaję pytanie, ok, czy na przykład, nie wiem, w czwartek 9:15 możemy się umówić i porozmawiać o ten temat. I też od razu w takim mailu na przykład proponuję konkretny termin, żeby nie pisać ok, kiedy możemy o tym porozmawiać, tylko od razu proponuję termin, który mi pasuje. Albo na przykład daję jakieś widełki, czyli nie wiem, w piątek od 8 do 10 jestem dostępny, o której moglibyśmy porozmawiać. To jest moim zdaniem też coś, co po prostu ułatwia komunikację, a z drugiej strony każdy może sobie zaplanować i jednocześnie przygotować się do tej rozmowy, bo to, że ktoś włoży sobie coś do kalendarza, czy na przykład wy włożycie do kalendarza, wysyłając spotkanie na rozmowę, to ta druga osoba też jak gdyby dostaje tą informację i w taki czy inny sposób przygotowuje się do tej rozmowy. To moim zdaniem jest też duża wartość w umawianiu się wcześniejszym na spotkania. Jeszcze 3 punkty mi zostały, a czas ucieka nieubłaganie. Stałe rozmowy 1 na 1. To są takie stałe rozmowy, które tak na dobrą sprawę Norbert ma na przykład z Magdą, ja mam z Tomaszem, Norbert chyba ma z Martą. To są takie rozmowy, które tak na dobrą sprawę służą takiej codziennej komunikacji, czyli co się dzieje, jakie mamy bieżące tematy, czy na przykład wiemy, że na przykład robimy jakiś projekt, to jest nasz czas, żeby sobie podsumować, okej, coś do zrobienia, jakie są, nie wiem, ewentualnie przeszkody, albo czy coś się nowego pojawiło, co trzeba omówić. To są rozmowy, nie wiem, czasami 15 minut, czasami pół godziny, czasami więcej, które z jednej strony pomagają doprowadzać rzeczy na czas do końca, z drugiej strony też budują w jakiś sposób relacje, bo rozmawiając jeden na jeden dużo lepiej wchodzi się w interakcję niż w gronie kilku osób, bo wiadomo, że
w gronie kilku osób też, no, nasze zachowania automatycznie są troszeczkę inne w grupie niż jeden na jeden, zwłaszcza, że mamy na przykład jakieś własne doświadczenia, nie wiem, z lat pracy, czy na przykład w pracy w innym zespole wcześniej. Kolejna rzecz, to jest rzecz, którą dodałem, taki mój wniosek z ostatniego czasu w sumie. Czyli zanim zaczniesz zawracać gitarę, sprawdź samemu, albo zobacz, czy samemu nie możesz tego zrobić w 5 minut. To jest taka rzecz, którą ja ostatnio się zacząłem zastanawiać, czyli zanim usiądę do tego komunikatora, i to jest bardzo proste napisać wiadomość na Slacku, to często się zastanawiam, okej, czy to jest coś, czego sam nie mogę zrobić w 2 minuty, albo czy to jest informacja, której nie mogę znaleźć na przykład gdzieś indziej, nie wiem, na dysku googlowym. Czyli zamiast pytać kogoś o to, czy nie wiesz, gdzie jest to i tamto, to po prostu sam najpierw sprawdzam. Po to, żeby szanować to, że inni też pracują. I takie wtrącenia, czasami jednozdaniowe, czasami nawet półzdaniowe, nie służą jak gdyby pracy całego zespołu. Tu macie na takim jednym slajdzie komplet z tego, co my sobie wypracowaliśmy. Jak coś nowego się pojawi, to z pewnością się z wami tym podzielę. I tutaj taka jedna rzecz. To są takie różne narzędzia, no, do pracy zespołowej, do pracy w takim czy innym zespole zdalnym. Ja kiedyś miałem taką skłonność do zmieniania tych narzędzi raz w roku albo co 2 lata, albo czasami nawet częściej. Tomasz, który tutaj jest, pewnie może potwierdzić. Ja tutaj moją pracę zdalną zacząłem od tego Novel Groupwise, który widzicie. Nie wiem, czy komukolwiek jest to w ogóle znane. Na Novel Groupwise pracowałem mniej więcej od 2007 czy 2008 roku, gdzie ten internet był dużo inny, tam był wspólny kalendarz, jakieś wspólne zadania, no taka metodyka pracy takiej grupowej, która się dopiero wtedy rodziła. I tych narzędzi było tysiąc różnych po drodze. Na ten moment, tak jak wcześniej mówię, mamy Slacka, mamy Google Workspace plus Trello, no z Freshdeska też korzystamy. Freshdesk tak na dobrą sprawę to jest info@funnymoney.pl. Wszystko, co przychodzi na info@funnymoney.pl, jest obsługiwane przez Freshdesk. To jest taka wspólna skrzynka odbiorcza, którą polecam, jeśli na przykład macie właśnie coś takiego, że nie wiem, wasza organizacja ma jednego maila, na którym odbywają się, jakby cała komunikacja ze światem zewnętrznym odbywa się poprzez tego jednego maila, to Freshdesk może być tutaj rozwiązanie. Dlaczego narzędzia są wtórne? Dlatego, że od narzędzi ważniejsze jest to, jakie zbudujecie sobie procesy w zespole, czyli jak ta praca w zespole będzie się po prostu odbywać. Ważniejsze są metody, jakimi będziecie pracować. No tutaj jak gdyby ten Kanban, ten reverse engineering i stand-up. Stand-up to de facto te rozmowy jeden na jeden. No, stand-up de facto to rozmowy w większym zespole. W naszym przypadku my je sobie po prostu zmodyfikowaliśmy i takie mamy stand-upy jeden na jeden, można by powiedzieć. No, stand-up co do zasady jest taką rozmową, która ma max 15 minut. I da się to oczywiście wymusić. Ja takie rzeczy na przykład wymuszam w ten sposób, że nie wiem, wiem, że rano mam pół godziny, 8:30 do 9:00, więc umawiam sobie rozmowy na 8:30. I wiem, że mam maksymalnie pół godziny, bo później, nie wiem, zajmuję się logistyką dzieci do szkoły. Albo mam rozmowę z Tomaszem za 15:03 czasu UK, bo wiem, że o 3:00 muszę pojechać po młodszą do szkoły. I wiem, że będę miał 15 minut i w ten sposób jak gdyby zmuszam sam siebie, żeby się streszczać. Kanban, polecam tą metodologię, ona pochodzi z Toyoty, możecie ją sobie pewnie znaleźć w przestrzeniach internetu. My tego Kanbana używamy na Trello, czyli mamy ten inbox, o którym wspomniałem, do którego lądują tematy i później mamy tak na dobrą sprawę rzeczy, które są w trakcie, rzeczy, które są do zrobienia, rzeczy, które są w trakcie i rzeczy, które są zrobione. Ten Kanban można dostosować do potrzeb, my mamy go też dostosowanego na różnych tablicach, mamy na przykład, jeśli chodzi o funkcjonalności Funnymoney, no to mamy, jeśli coś jest w trakcie, no to później nie jest zrobione, tylko później jest gotowe do testowania. Czyli mamy taki kolejny etap tego procesu wdrażania nowych funkcji.
Reverse engineering to jest metodyka, którą głównie stosuje Amazon, czyli w momencie, gdy Amazon wymyśli sobie, że tworzą jakieś nowe narzędzie, tworzą jakąś nową usługę, jakąś nową funkcję, to oni sobie wstępnie wyobrażają, jak to będzie wyglądać, a później robią wszystkie kroki wstecz. Okej, to żeby to wyglądało tak, to co my musimy zrobić? I tak jadą wstecz, aż do tych takich najmniejszych zadań, które mają do zrobienia. My sobie takie coś zastosowaliśmy w przypadku, i tutaj Krystian, to wspomniałeś o tym kalendarzu współdzielonym. Założyliśmy sobie na Google kalendarz marketing, Funny Money Marketing, i w tym kalendarzu na przykład dodaliśmy, właśnie korzystając z tej metody reverse engineering, dodaliśmy sobie zadania związane z wysłaniem newslettera do organizacji z nowymi materiałami na dany miesiąc. Wiemy, że dzieje się to w każdy ostatni czwartek albo środę miesiąca, więc mamy już ten nasz punkt brzegowy. OK, i patrzymy, co się dzieje wstecz. No, musimy mieć wcześniej przygotowaną treść mailingu, trzeba mieć próbę tego mailingu przygotowaną, grafiki przygotowane, treści do tych grafik, wcześniej muszą być jakieś hasła, wcześniej muszą być jakieś pomysły na to, jakie grafiki się znajdą. Musi być na przykład informacja też zebrana od osób, które współpracują z partnerami, co będzie się działo w danym miesiącu i co możemy przekazać również organizacjom. Więc mamy te wszystkie kroki po kolei i zaplanowaliśmy sobie to na kalendarzu. Najpierw zrobiliśmy to po prostu, włożyliśmy te zadania w ten kalendarz, cofając się wstecz, i automatycznie, korzystając z kalendarza, zrobiliśmy, że one się powtarzają co miesiąc, te zadania. Więc mamy tak na dobrą sprawę plan na cały rok, lata, jak będzie się to wszystko działo. Zaplanowaliśmy sobie wszystkie rzeczy po kolei, które muszą się zadziać, co przed czym, a później, jak gdyby wchodząc w poszczególne zadanie, dodaliśmy osobę do danego zadania, która będzie to realizować. W tym momencie ta osoba dostaje też do swojego kalendarza informację, że na przykład w drugim tygodniu miesiąca ma 2 dni poświęcone na to, żeby przygotować grafiki. I to jest z góry zaplanowane. To też pomaga, jak na przykład ktoś będzie się wybierał na urlop, to z góry wie, że jeśli ten urlop wypadnie w tym czasie, to my musimy poszukać albo zastępstwa, albo musimy wszystko przesunąć. O pozostałych rzeczy nie będę omawiał, bo już nam czas tutaj ucieka. I od tych narzędzi ważniejsze są te zasady, właśnie to, o czym też wspominałem wcześniej, czyli ustalanie terminów i priorytetów. Terminy to jest jedna rzecz, priorytety to jest druga rzecz, bo w momencie, gdy zaczynają się nakładać terminy, no to warto ocenić priorytety. Jak dana rzecz wpłynie na funkcjonowanie całej naszej organizacji, na ile ona jest ważna dla nas wszystkich. Czas nie jest z gumy. Czas nie jest z gumy, dlatego ja na przykład... Mimo tego, że wiem, że to jest trudne, zrezygnowałem jakiś czas temu z takiej klasycznej listy zadań. Bo lista zadań, która ma 10 punktów, nie mówi tobie, ile czasu potrzebujesz na to, żeby je wszystkie zrealizować. A wkładając coś do kalendarza i traktując kalendarz jako swoją własną listę zadań, automatycznie jesteś w stanie wstępnie powiedzieć, ok, to jest pół godziny, albo to są 2 godziny, albo to jest pół dnia. To jak gdyby traktowanie kalendarza jako miejsca na zadania pozwala ocenić i uświadomić sobie to, że czas nie jest z gumy i każdy z nas w zespole, czas każdego z nas nie jest z gumy. Pewne rzeczy zrobimy, pewne rzeczy nie zrobimy po prostu. W niektórych przypadkach, jeśli tylko mam taką możliwość, to po prostu na przykład planuję tylko i wyłącznie 4 dni w tygodniu, a nie 5, bo jeden dzień się rozejdzie po drodze na wszystkie inne zadania, które się pojawią w międzyczasie. I to, o czym mówiłem wcześniej, lepsze jest wrogiem dobrego. Patrz publikacje artykułów, gdzie no, ja też czasami muszę się pogodzić z tym, że coś będzie wyglądało inaczej, niż sobie to wyobrażam, ale to nie znaczy, że będzie źle. Będzie po prostu inaczej. Warto mieć tego świadomość. I teraz za chwilę będą pytania, jeśli macie oczywiście jakieś pytania, albo na przykład jeśli chcielibyście, żeby ten temat eksplorować, żebyście ten temat tej pracy zdalnej, nie wiem, zgłębić, albo któraś na przykład z metod przedstawić bardziej precyzyjnie, to dajcie znać na czacie. O, tu się pytania pojawiły, a ja nie przesunąłem czatu i nie widziałem. Super. To już czytam w takim razie. Trello, Slack i co jeszcze Agata napisała? Dokumenty Google'owe. Google Workspace,
Dla organizacji pozarządowych możecie z wersji biznes, jeśli dobrze pamiętam, korzystać bezpłatnie w programie Google dla non-profit. Informacje na tym chyba u nas na blogu znajdziecie, albo też na techsoup.pl. Techsoup.pl, tam też znajdziecie informacje na temat, jak zacząć z Google dla non-profit. Dzień skupienia brzmi medytacyjnie. Esencjalisty, tak, esencjalisty też czytałem. Tak, dokładnie. Może nie medytacyjnie, ale coraz częściej uświadamiam sobie, że na przykład jak przygotowuję webinary, to nie jest tak, że to jest, ja siedzę przed komputerem i przygotowuję webinar, tylko zmywam naczynia i myślę o webinarze. Taka medytacja przy zmywaniu naczyń i myślenie na przykład, ok, jak podejść do różnych tematów na webinarze, albo nie mamy jakąś kwestię, jakiś problem do rozwiązania, to korzystam. Ale to warto sobie uświadomić, że takie sytuacje też można wykorzystać. Oczywiście, jeśli ktoś inny w tym czasie nie robi czegoś innego albo nie rozmawiam z kimś innym. Gorzej z czytaniem newslettera. Jeśli chodzi o newslettery, ja właśnie, to też jest kwestia blokowania czasu. Ja wszystkie newslettery, prawie wszystkie, automatycznie sobie ustawiłem, że one lecą do archiwum. Ja ich w ogóle nie widzę. Żeby mnie po prostu nie kusiło, żeby zajrzeć. Ach, rzucę tylko okiem. Pół godziny później, tak? Pewnie macie takie doświadczenie. I po prostu blokuję sobie na przykład czas w piątek na sam koniec dnia, jeśli się ten czas znajdzie, to przejrzę sobie zakładkę newslettery, zobaczę, co tam ciekawego jest. A jeśli się ten czas nie znajdzie, to się tragedia nie stanie. Po rozmowie notatka. Tak, i tutaj Daria bardzo dobry temat poruszyłaś, bo z jednej strony czasami robimy notatkę, takie podsumowanie dla wszystkich w zespole, albo na przykład mamy kartę na Trello, w której robimy podsumowanie rozmowy. Ja od jakiegoś czasu robię sobie w notatniku takim swoim własnym spotkania, notatki z każdego spotkania. Czyli jak mam jakąś rozmowę online, czy nawet mam rozmowę telefoniczną, otwieram sobie ten notatnik, wpisuję sobie datę, z kim rozmawiałem i wpisuję sobie najważniejsze punkty, chociażby na przykład były trzy. Później za jakiś czas będę mógł się do tego cofnąć, tak? Wpiszę sobie imię, nazwisko osoby, z którą rozmawiałem i będę miał na przykład historię trzech rozmów z roku czy z dwóch lat. To jest też coś, co no, troszeczkę pewnie zahacza o taką metodę takiego prowadzenia takiego dziennika. Prowadzenie dziennika jest o tyle fajną rzeczą, że ona pozwala uświadamianie sobie, co właśnie się dzieje w naszym życiu i co możemy zmienić. Daria już uciekła. Kogo macie do obsługi kalendarza, Slacka i tak dalej? W jakim sensie do obsługi? Nie wiem, co masz tutaj na myśli, jeśli chodzi o obsługę kalendarza czy Slacka, jeśli możesz, Agata, doprecyzować. A to, co chciałem wam tutaj jeszcze powiedzieć, to tak na dobrą sprawę, tych wszystkich rzeczy, które tutaj przedstawiłem, możecie dojść sami również. Ale u mnie zaczęło się to zmieniać w momencie, gdy rzuciłem sobie do kalendarza taki godzinny blok pod tytułem, co możemy zmienić, co mogę zmienić w procesie mojej własnej pracy zdalnej, czy w otoczeniu, czy w sposobie, czy w zasadach mojej pracy zdalnej oraz w pracy zdalnej w zespole, żeby nam wszystkim żyło się po prostu lepiej, żeby było mniej stresu, a więcej radości z odhaczenia zrobionych tematów. Ale tego nie da się zrobić, moim zdaniem, bez świadomego po prostu poświęcenia czasu najlepiej raz w tygodniu, bo tutaj nie mówimy o rewolucjach, ale raczej o ewolucji. Bo na początku napisałem wprowadzenie zmian w pracy swojej zespołu. Tu nie mówimy o zmianach, to czasami jest po prostu drobne usprawnienie, które powoduje, że z czasem jak gdyby nałożymy sobie w ciągu roku, nie wiem, 5, 10, 15 różnych usprawnień w swojej pracy indywidualnie czy w pracy zespołu i pewne rzeczy zaczną się zmieniać. Zwłaszcza jeśli to będą takie usprawnienia drobne, które, ale dotyczą na przykład rzeczy regularnych, które dzieją się codziennie albo na przykład co tydzień. Agata, o porządek do informowania osób, to akurat pewnie jest zaktualizowana, chodzi o to, kto zarządza na przykład wspólnym kalendarzem. Ten pierwszy wspólny kalendarz Funny Money Marketing to zrobiłem ja z Gabi, ponieważ Gabi jakby odpowiada za realizację tych rzeczy, ja byłem takim inicjatorem, żeby powstał taki kalendarz i de facto wyszło to z problemu, który mieliśmy, że jedna z osób, która pracowała nad tymi zadaniami, wróciła do nas po prostu z informacją, kurzona, że no ona nie może tak pracować, że ona nie wie, co się dzieje danego dnia, że chciałaby sobie zaplanować pracę, ponieważ ona z nami współpracuje, a nie pracuje na stałe z nami, że ona ma również innych klientów, a nie tylko dla nas poświęca czas i że po prostu ją to wkurza. No i
zacząłem myśleć, ok, no to co zróbmy, co możemy zrobić, tak? Jaki jest największy problem i co możemy zrobić? I dlatego włożyliśmy wszystkie te zadania do kalendarza marketingowego. Później ten kalendarz, tak na dobrą sprawę, udostępniliśmy go też wszystkim zainteresowanym, żeby jak gdyby widzieli całokształt zadań, ale do poszczególnych spotkań, bo to w kalendarzu to jest w formie spotkań, do poszczególnych spotkań po prostu zaprosiliśmy konkretną osobę. Wtedy ta osoba w kalendarzu osobistym widzi po prostu, ok, w tym tygodniu, czwartek, piątek mam, robię grafiki dla Fanimani, nie mam nic innego. I no, czyli tak na dobrą sprawę, czyli ja z Gabi zaproponowaliśmy taką metodę, wrzuciliśmy ją, z tego co widzę się sprawdza, każdy z nas ma po prostu w kalendarzu, wie, ja już z góry wiem, że na przykład, czekajcie, otworzę mój kalendarz na kwiecień i będę w stanie wam od razu powiedzieć, że 20 kwietnia od godziny 14 do 14.50 mam czas na weryfikację planu materiałów dla organizacji na maj. I to jest jak gdyby z góry w moim kalendarzu osobistym, ale wynika to z zaproszenia, które jak gdyby przyszło z kalendarza właśnie Fani Mani Marketing. I to już jest ten czas, trochę za długo, ale przepraszam was bardzo. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to wrzucajcie. Tutaj jest kontakt do mnie, możemy się umówić na spotkanie, jeśli chcielibyście porozmawiać o Fani Mani albo jakichś innych rzeczach, które robimy, to zapraszam, żeby się umówić na takie spotkanie. Calendly.com też polecam jako narzędzie, można spiąć z własnym kalendarzem i automatycznie wyznaczyć na przykład godziny i dni, kiedy ktoś jest dostępny na rozmowy. Ja wam w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję, że dotrwaliście do końca, mimo tego przedłużenia się troszeczkę. Webinar był nagrywany, no przecież spojrzałem na początku. Webinar był nagrywany i za kilka dni będzie dostępny na akademia.fanimani.pl. Jeśli chcielibyście sobie go odsłuchać jeszcze raz, czy wrócić do jakichś fragmentów. Prezentacja z webinara, za chwilę ją wrzucę do grupy Fundraiserzy Fani Mani na Facebooku. Jeśli chcielibyście pobrać prezentację i slajdy, to znajdzie się to tam za chwilę. Póki co, dziękuję bardzo, życzę miłego wtorku i reszty tygodnia. I pewnie słyszymy się na kolejnym webinarze, który będę prowadził ja albo ktoś inny. Nie wiem. Zobaczymy. Deklaruję się. Przepraszam, nie deklaruję się. Już wiadomo, już jest plan. W czwartek 8 kwietnia będzie kolejny webinar. Dla odmiany będzie w czwartek, a nie we wtorek. Także możecie sobie termin już zarezerwować, a podczas tego webinara w czwartek będę mówił o kluczach. O kluczach do sukcesu w darowiznach na Fani Mani, czyli w darowiznach od zakupów online. Klucze, które wynikają de facto z doświadczenia wielu organizacji, które zbierają już konkretne pieniądze na Fani Mani. Czwartek 8 kwietnia, pewnie o godzinie 12, tak jak dzisiaj. Dzięki bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.